Zadanie 20. Pole prostokąta jest równe 16, a przekątne tego prostokąta przecinają się pod kątem ostrym alfa, takim, że sinus alfa równa się 0,2. Długość przekątnej tego prostokąta jest równa. OK, czyli nie obejdzie się bez rysunku. Już rysuję prostokąt. O, hop, i jeszcze przekątne. Zaznaczam, co tam wiem. Pole to jest 16, sinus kąta alfa jest 0,2. No i pytanie, gdzie jest ten kąt alfa? Przecinają się pod kątem ostrym alfa. Przekątne się przecinają pod kątem ostrym alfa. Czyli to nie może być ten kąt, bo on jest rozwarty, nie jest ostry. Musi być to ten kąt. No i teraz właśnie, jak to jest? Mamy podane pole. Zazwyczaj pole liczyliście ze wzoru A razy B. No ale niestety tutaj to się nie uda, ponieważ nie mamy A ani B, mamy tylko podane pole i sinus. Więc powinieneś się zastanowić, czy jest jakiś wzór na pole prostokąta, gdzie używamy sinusa alfy, tak? Czyli gdzie jest ten kąt przecięcia się przekątnych i gdzie używamy sinusa. To zadanie było dosyć trudne, tym bardziej na podstawie i to jeszcze maturze podstawowej, przepraszam, nie podstawowej, tylko poprawkowej. Trzeba było sobie gdzieś tam tą kartę wzorów przewertować. Zadanie było za jeden punkt, więc podejrzewam, że większość z Was po prostu je zostawiło. Gdzieś tam troszkę może się zestresowało, widząc takie zadanie. Ale przecież po przewertowaniu karty wzorów my widzimy w karcie wzorów, już Wam wgram co, widzimy wzór na równoległobok. Dlaczego mówię o równoległoboku? Ponieważ prostokąt również jest równoległobokiem. On ma równoległe boki. Już Wam to wgrywam, żebyście wiedzieli, o co chodzi. O, równoległobok. Równoległobok to figura, która ma równoległe boki. Dwie pary, tak? No a przecież prostokąt taki właśnie jest. Ma równoległe boki, z tym, że to jest taki charakterystyczny równoległobok. Nie jest przechylony, tak? Ma kąt prosty tutaj. Ale zobaczcie, można jego pole w takim razie policzyć z takich wzorów. No A razy H, tutaj by było A razy B po prostu, tak? Bo to jest prostokąt. No ale niestety nie mamy ani A, ani B. Jest jeszcze taki wzór. Jeden bok razy drugi bok, no tutaj jest zaznaczone, tak? A, B. Czyli mając boki i mając kąt alfa, to jest ważne, żeby patrzeć na rysunek, że ten alfa jest tutaj, również daje nam pole. No ale... No tak jak mówiłam wcześniej, nie mamy A ani B, więc patrzymy jeszcze na ten trzeci. Na ten trzeci wzór. No i co tu się okazuje? Jedna druga razy AC, AC to jest właśnie przekątna, razy BD to też jest przekątna i razy sinus tutaj tego kąta pomiędzy przekątnymi, tak? Nie alfy, tylko tutaj tego. Więc możemy policzyć pole, używając tych przekątnych, i używając alfy, czyli kąta pomiędzy nimi, sinusa alfy. No dobra, tylko ktoś powie tak, przecież nie znamy długości przekątnych. Tak, właśnie mamy to policzyć. A dzięki temu, że one są równe, bo w prostokącie przekątne są równej długości, to będziemy w stanie wyznaczyć długość tej przekątnej. Dobra, czyli napiszmy ten wzór, podstawmy to, co wiemy. Może najpierw napiszę. P to się równa 1 druga i tutaj przekątną zaznaczmy na przykład jako D. Razy D i druga przekątna jest dokładnie taka sama, czyli te też może być D. Razy sinus, no w naszym przypadku ten kąt tutaj to jest alfa, czyli podmieniam sobie, tak? Widzę, że to jest ten. Wpisuję sobie alfę, no bo u nas takie jest nazewnictwo. No i podstawiam. 16 to jest 1 druga razy, no tutaj mogę zrobić d kwadrat, no bo d razy d to jest d kwadrat, a sinus tej alfy to jest 0,2.
No, jak tutaj jest ułamek zwykły, no to albo zamieniasz go na ułamek dziesiętny i liczysz na dziesiętnych, albo ten dziesiętny na zwykły. Ja sobie zrobię na zwykłych 2/10, czyli 1/5 po skróceniu. Możesz też liczyć na dziesiętnych, może nawet łatwiej, no bo w kalkulator wtedy możesz sobie to wklepać. Dobra, czyli tak, 16 to jest 1/2 razy 1/5 to jest 2 razy 5 to jest 10, 1/10 razy d kwadrat. Nie chcę mieć tej dziesiątki, tak, czyli mnożę razy 10 albo dzielę przez 1/10, no to jest to samo co mnożenie razy 10. No więc z lewej strony będę miała 160, a z prawej strony już tylko d kwadrat. Nie chcę mieć kwadratu, a odwrotnością potęgowania jest pierwiastek. Również drugiego stopnia musi być, bo potęga jest do drugiej. No i muszę policzyć pierwiastek ze 160. Biorę do odpowiedzi tylko wartości dodatnie, ponieważ to jest długość. Długość przekątnej nie może być ujemna. I wyciągam sobie. Zobaczcie, 160. Muszę sobie jakoś rozbić. 160, no to jest 16 razy 10. Czyli to jest, zobaczcie, 4 razy 4 razy 10. No więc czwórkę mogę wyjąć przed 4 pierwiastki z 10. 4 pierwiastki z 10 to jest długość mojej przekątnej i to jest odpowiedź B. Trudne zadanie, trzeba było się chwilkę zastanowić, gdzieś tam tą kartę wzorów przewertować, a nawet nie tyle, że przewertować, bo tam był równoległobok, co zastanowić się, że równoległobok to też jest, że prostokąt to też jest równoległobok. No i już, odpowiedź D.